Witam! Dzisiaj razem z Szubim przedstawimy Wam 10 naszych ulubionych walk w uniwersum Naruto. Kolejność tak naprawdę nie ma znaczenia. Zapraszam! Bardzo chciałbym wstawić tutaj urywki tych walk. Niestety zanim wrzuciłbym ten odcinek, zostałby zdjęty, także musicie zadowolić się jak zwykle screenami. 10. Danzo vs Sasuke. Ta walka miała wiele elementów zaskoczenia i była przede wszystkim wielkim pokazem umiejętności Danzo, jak i Sasuke. Zobaczyliśmy prawdziwy potencjał siły Danzo i mroczne oblicze potęgi Sasuke. Wyszły tutaj też tajemnice istotne dla dalszych wydarzeń w anime. Szczególnie podobało mi się to, że Danzo nie dawał za wygraną i przez całkiem długi czas dorównywał Sasuke i świetnie wykorzystał atuty swoich Sharinganów. 9. Pain vs Naruto. Chyba najchętniej przerabiana walka na AMV. Zresztą nie bez powodu. Jeśli chodzi o pierwszą część tego pojedynku, to przyznaję, że uwielbiam ją oglądać. Raz po raz Pain traci tutaj swoje ścieżki w różny sposób, a Naruto odkrywa pojedynczo słabości każdej z nich. Jednak Tendo nie pozostaje dłużny i też pokazuje, co potrafi. Świetna walka, choć balans nie został zachowany i pokazał Paina w wersji dość wielkiego ignoranta. Został szybko pokonany. Druga część, w którym Naruto posługuje się Kyubi, mniej mi się podoba. 8. Rock Lee vs Gaara. Bądźmy poważni, była to pierwsza taka walka w Naruto, świetnie zanimowana, pokazująca potęgę Gaary i jego sposób bycia. Już od początku gardził Rockiem i nawet się nie ruszał, jednak gdy Rock walczył na poważnie, to wtedy się zaczęło. Doskonale pamiętam radość, gdy Gaara dostał pierwszy raz za swoje. Omoterenge w tamtym czasie robiło potężne wrażenie. Gdyby nie Gaai, ta walka mogłaby mieć tragiczny skutek, a i tak Rock Lee został nieźle pokiereszowany. 7. Naruto vs Gaara. Dobrze pamiętam, jak za pierwszym razem to widziałem. Tragicznie bałem się o Naruto, ponieważ poważnie wtedy oberwał, a widziałem, co Gaara zrobił w poprzedniej walce z Rockiem, o której opowiadał Shubi. Gaara w tamtym czasie był dosłownie potworem i wręcz nie chciałem go oglądać jako człowiek dużo młodszy. Zobaczyliśmy wtedy chociażby sprytne wykorzystanie Gemabunty, choć uważam, że Naruto nie powinien mieć żadnych szans z Gaarą, to walka mi się strasznie podobała. Moment, w którym obydwaj leżeli już na ziemi opadnięci z sił, był też bardzo epicki. 6. Sasuke kontra Itachi. Jedna z poważniejszych walk i na pewno bardzo znacząca dla anime. Pojedynek braci, na który wszyscy czekali. Było tam dużo taijutsu, ninjutsu, a nawet genjutsu. Widzieliśmy w końcu ciekawe wykorzystanie shurikenów. Choć najciekawsze bez wątpienia były elementy zaskoczenia, takie jak to, że Sasuke niejednokrotnie w teorii zranił Itachiego, gdy ten po prostu tak naprawdę sobie siedział. Było czuć zgrozę w tamtym czasie. Było tam używane Amaterasu, Susanoo, Kirin i wiele, wiele innych technik. Efekt końcowy również był świetny, tym bardziej gdy wiemy, że Itachi w tamtym czasie chciał zginąć. 5. Obito vs Ninja z Kirigakure. Co ja mogę powiedzieć? Walka była przepełniona złem, zemstą, niepojętą wściekłością i było to czuć, mimo że tylko to oglądaliśmy. Było to i smutne, i fantastyczne zarazem. Dla takich momentów oglądamy Naruto. Nigdy tego nie zapomnę, to było coś nowego i mega ciekawego. Chciałbym, aby częściej w Naruto było widać takie momenty, gdzie jakiś bohater ma załamanie psychiczne i wokół leje się po prostu krew. 4. Naruto kontra Sasuke. Było wiele walk pomiędzy nimi, najchętniej wspominam dwie. Pierwszą z nich jest ta, zaraz po faktach, o których już mówiłem, czyli walce Sasuke z Danzo. Druga natomiast to ta na samym końcu Naruto Shippuden. Pierwsza była w sumie pomiędzy Naruto i Kakashim, a Sasuke już na początku było ciekawie. Kakashi jak zwykle był w formie i pokazał swój kompletny brak zaskoczenia technikami przeciwnika, nawet zbytnio się nie przejął Susanoo. Naruto wpadł w tej walce w sumie na jednego szybkiego Rasengana, ale i tak było to fajne. Druga walka to ta końcowa i tam wspominam najbardziej animacje i taijutsu. Były na świetnym poziomie. Trwało to zaledwie kilka minut, jednak bardzo dobrze oglądało się dwóch wykończonych ninja walczących na ostatkach sił. 3. Obito vs Kakashi. Wszystkie kolejne walki, jak i poprzednie, to głównie taijutsu, więc jak widać nie potrzeba potężnych wybuchów, wielkich bestii, przywoływania meteorytów, żeby zrobić naprawdę epicką walkę. Osobiście jest to chyba moja ulubiona walka w całym Naruto. Mnóstwo emocji oglądając ją. Żadnych przerywników, fillerów, tylko krótka, ale bardzo intensywna walka. Przebitki na walkę z dawnych czasów, w których ich ruchy były podobne, było idealnym zabiegiem. Mógłbym oglądać tę walkę godzinami. 2. Madara kontra Zjednoczone Siły Shinobi. Dostaliśmy tutaj jednego z silniejszych bohaterów wszechczasów w Naruto, a w tamtym momencie chyba najsilniejszego, jakiego znaliśmy. Walczył z dziesiątkami Shinobi naraz. Małe detale, takie jak poruszanie się jego Sharingana, to piękne bonusy w tej walce. Madara dosłownie tańczył i bawił się z przeciwnikami. Kręcił się na wszystkie strony, rzucał wybuchowymi notkami, kunajami, świetnie operował mieczem. Coś pięknego.
1. Naruto i Sasuke vs. Momoshiki. Hej, bądźmy szczerzy, w Boruto nie ma zbyt wielu ciekawych akcji, jednak umiejętności taijutsu Naruto i Sasuke, które pokazali dla mnie, były jednymi z lepszych w tym uniwersum, a na pewno w Boruto póki co. Nie da się zarzucić animatorom, że świetnie potrafią zadbać o aspekt audiowizualny. Było czuć potęgę bohaterów i jak dla mnie więcej czegoś takiego, a może oglądałbym Boruto na bieżąco. Serdecznie zapraszam też do Shubiego, nagrałem z nim odcinek na jego kanał, również w tematyce anime. Link wam zostawię w opisie i gdzieś tutaj na ekranie adnotacje. To by było na tyle, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!